Jomi. Kupiłem pokofona F4GT, podobno zacna maszyna. Kupiłem ją na Amazonie, dlaczego na Amazonie? Bo na Amazonie możesz dostać ją szybciej, może to nie jest pewne, ale może. I na Amazonie mamy deal, czyli mamy takiego ofertę dnia: 599 euro yy, wersja bogata i 499 wersja. Biedna, mówię o ramie i o Romie. Tutaj mamy zamiast 8 12 i zamiast 128 256. No, w zasadzie one się tylko tym e, różnią. Ja kupiłem bogaczo z tego względu, że chcemy, chcemy zobaczyć tą pełną, e, najbogatszą wersję. To są ceny z dostawą do Niemiec, aczkolwiek z dostawą do Polski, no to trzeba dodać te parę procent z tego względu, że tu jest nie 19%, jest 23% podatku VAT. Stąd jest ta różnica. Będzie w cenie. Czyli jakieś niecałe 3000 zł e, na Amazonie. To w Polsce takiej ceny nie będziesz miał. Chyba, że w Polsce będą jakieś dodatki typu słuchawki czy coś. to chyba też dostajesz słuchawki. No nie wiem, troszkę wiedzieć. Może jakieś do dodatki będą. Regularna cena to jest 3499 zł, a w pierwszy dzień promocji w Polsce ma być jakieś za 350. Jakaś tam promocja, taka coś w ten stylu. Także i tak drożej niż na. Amazonie. Na Amazonie jest fajnie, bo jakby się coś nie pasowało, na przykład, bardzo łatwo oddać. Idziesz do żabki, oddajesz, nie musisz nigdzie chodzić. Zwroty są darmowe. Spoko. Bezproblemowe. Szyb, szybko zwracały. Jakby się coś jakby się nie podobał, na przykład. No bo umówmy się, za 3,5 tysiąca złotych no to jest wybór w smartfonach. Można różne smartfony kupić, nie powiem, za 3,5 koła to nawet Samsunga Galaxy S22 mógłbyś kupić, no ale tu więc za to masz tak, lepszy, pro... czy lepszy, no masz procesor, panie kolego, e... Snapdragon 8 generacji pierwszej, masz 120 W ładowanie, a to mi się podoba, właśnie 120 W bardzo szybko naładujesz. 4700 mAh, czyli duża bateria, nie największa, ale duża. No, 5000 byłoby fajnie, ale 4700 też dobrze. 120, to ma wszystko. 100, 120 AMOLED, no to wszystko jest. 64 megapiksele kamera, Zobaczymy, ta kamera, czy będzie dobra. Bardziej bym liczył, że to jest taki bardziej dla graczy, dla dzieciaków, dla graczy, żeby sobie pograli. Chociaż dzieciak taki smartfon drogi, ciężko powiedzieć, niż dla e, niż do fotografowania. No, ale to może. Mogę się mylić, zobaczymy. Podobno ma dwa dodatkowe guziki z góry, jak, jako pad, tak jak pad. Tak, no też zob, zobaczymy, ze 14% jest ta promocja. Eee, I co tu jeszcze można powiedzieć o tym pięknym sprzęcie? No na razie nie za wiele, bo kraj pochodzenia Chiny. Eee, bo jeszcze go nie mam, a wysyłka, da, da, data premiery jest 5 maja, a wysyłkę e, poinformowali mnie, że mniej więcej 11, ale tutaj zawsze będzie, w, no, przeważnie jest wcześniej, nie mogę powiedzieć, że zawsze, przeważnie jest wcześniej. Dobrze. Wróćmy się. No i panie kolego, jest jeszcze jeden smartfon, o którym mało kto mówi, a jest to Redmi Note 11 Plus. Przyszę. Pro 11 plus 5G, tak. To jest taki mm, smartfon, który też cholera, nie wiem, czego nie zamówię też. Chyba go zamówię też, bo 120 W hypercharge, 108 megapikseli kamera, no to porządne zdjęcia musi robić, nie? 120 Hz AMOLED dot play, Mediatek Density 920, to jest bardzo dobry procesor Mediateka. No i i 120W właśnie to ładowanie, to już, to już mówiłem i no i ta cena 449 za ósemkę, 8GB 256 pamięci, a można zmienić, możesz kupić szóstkę za 399, no to jeszcze taniej, 399 euro, te premiery się będą razem. Nie no to dodałbym te, słuchaj, 50 euro do tego do tego wie, do więcej ramu. Jednak RAM robi robotę. 6 giga ramu, a 8 i więcej pamięci wewnętrznej to za 50 euro. To tamten podstawowy to nawet nie ma po co takiego brać. Te, ten oczywiście, 400 y, dziewi, y. A czy jego można kupić już, albo mniej więcej zamówić mówić w Polsce, zawsze znaczy sobie 1899 899. Złotych na stronie szajomi e, grafitowy, czarny. A dostawa jest na kiedy? Piękny kawalerze. Natychmiast. Podaj wezwanie. No, fajny, fajny, fajny. Dobra, damy, damy wszystkie produkty. I tutaj mamy nowości. A propos jest promocja na dziesiątkę, ale to taka promocja, że to. One tam też są w tej, tej, tej cicyje. E, no. 11T kosztuje 2300. No tutaj jest troszeczkę niższe te ceny. Tak jak mówiłem o FT. Czy to już jest dostępne? To jest pytanie na śniadanie. No bo jak ja tam miałem e, Panie Kolego... Ja sekundkę, nie muszę, muszę spałzować. 51 złotych na Amazonie za tą bogatszą wersję. Tutaj jest ta podstawowa. A jest tu bogatsza też. Ojej, czyżby nie było? To tej to, to tańszej nie warto brać. Szóstka, szóstka. Nie widzę. Nie ma. Jeszcze nie ma. No ale w każdym razie jest to nowość. Dwa tysiące te 200 złotych, no myślę, że może być zacny telefonik. A jak on ma przekątną? Czy to jest wielki telefon? To jest pytanie, zaraz zobaczymy. Na pewno będzie informacja. Podwójny głośnik i a no to może jakieś porządne, parzeka, parzeka maszyna. Będziemy robić testy. Najbardziej mi się to ładowanie podoba, wiecie, bo to, to jest jednak coś, czego... Patrz, w 15 minut. Zajebiście. To Samsung Galaxy S22 Ultra tankowałem w półtorej godziny. My szlag nie trafią. ile będzie ładować, no? Ej, chciałem zrobić jakieś jak testy, to się dalej ładuje, ładuje się, i ładuje, i ładuje... ładuje, ładuje. Jest to ładowarka. I myślę, że ta ładowarka jest w, w zestawie, nie? No. To, to ja rozumiem. Dbają o klienta 1200 nitów, więc dużo. Bardzo dużo. Sound by JBL. res audio. Bardzo dobrze. Dolby Atmos. Potrójny aparat. To jest, panie kolego. Tryb nocny, będziemy testować. Daję sobie sprawę, że to pewnie nie będzie taki aparat jak w high-endowych, tych najdroższych smartfonach. To nie można na to liczyć, bo to będzie bo to jest połowa ceny. Ale. Bluetooth 52, Wi-Fi 6. No, Wi-Fi 6 bez Wi-Fi 6 to lipa jest. Wi-Fi 6 daje radę. Boczny czujnik linii papilarnych. No i to mi się podoba. Boczny jest dobry. Ekran. Ja lubię te, te boczne, bardzo mi się to podoba. Gniazdo słuchawkowe? ma mi to? już nie używam, no ale ma no. Dobra, wielkość, yy, procesor technologiczny 6 nanometrów, 4 nanometry ma nowy Snapdragon, ten ma 6, to, czyli starszy, znaczy większy. Gorilla Glass 5, światło 1,8, czyli bardzo jasny. No, aparat zapowiada się niesamowicie. 5G, no to oczywiście. Bluetooth, GPS, USB typu C, ale nie napisali jaki model. Rozmiary, szerokość 86. Uh -huh. No taki średniak. Uśmienity telefon jako drugi słu służbowy. No, 5G, Wi-Fi 6 robi roboty. No to facet ma rację, no. Tylko nie ten podstawowy, jednak trzeba, trzeba wziąć ten ten. No dobrze, no to, to chyba tyle na dzisiaj. Dwa smartfony, które na pewno ukażą się tutaj, tutaj w, na kanale. Ja sobie jeszcze poczekam, może jutro wpadnie albo gdzieś na Allegro znajdę wersję 256, jeśli nie to kupię na, na Amazonie po prostu, To nie ma żadnej promocji. Może jakaś promocja będzie, bo bez promocji to tak trochę lipa, nie? Ale może jakąś promocję jako przedsprzedaż yy, zrobią tak jak w poko. Fonie. No, i chyba tyle na ciebie, kochani. Historia prawdziwa. Eee, są, są jakieś nowości tutaj? Może? Nie. Jest na, na promocji eee, Xiaomi i, i, i 11T Pro. To kurczę, to on jest praktycznie w takiej cenie jak ten Note. A wiesz, że Xiaomi je 11T Pro to jest porządny telefon. Tam 8K jest w 30 klatkach na sekundę, nie w 24. To co pamiętam. Tak, to w 30. Aparat jest. ładowanie... Czekaj, czekaj, aż, aż wejdę. No, to jest panie kolego zacna maszyna. Tam jakieś 2300 się pokazało. Co to, co, to, co to, co to? To 2300 to są go, ha co mogę? Aha, Za 2,399 to masz ósemkę. Nie, ósemka nie, to nie ma sensu. Lepiej to dodać te parę groszy. Tam ten mniejsza pojemność... Tu jest panie kolego Zasnapad. Tylko, że ten telefon już no, swoje ma. Czy swoje? No tam parę miesięcy ma. I, ten, i on nie jest naj, najpiękniejszym smartfonem. Sam Dragon 88. Różnice są niewielkie. Między Gen 1 to nie jest jakieś, nie wiadomo, że nie, było, nie była Ziemia. Szybko 100, 120 ładowania. Ja pamiętam, jakie on miał głośniki. Panie kolego, on miał takie głośniki. a Piękny był. I ja, się, ja chciałem go, go kupić jeszcze raz, jako mój Daily ze względu na, na, na właśnie aparat 1000 nitów, czyli troszkę ciemniejszy to nic, to 1000 nitów to jest tak, jest bardzo dużo do 468 o patrz HDR tylko jednak do no, ten ekran z przodu te ramki, no to, to nie wyglądają tak jakoś przyszłościowo, znaczy to no, przyszłościowo tak nowocześnie, nie ale ogólnie Adreno 660 y, z bardzo zazwyczaj i długo bateria trzymała tu wszyscy zadowoleni, 5 gazet, no to pewnie nie. No, blisko jest tej ceny, więc będziemy go porównywać cenowo do właśnie tego Xiaomi. Tamtego, tamtego tego Poko też. No bo w tej cenie możesz to kupić. O, Poko to nawet drożej dużo drożej. Poko to możemy porównać nawet do Realme GT2 i do OnePlusa. No bo taka jest. Taki przedział cenowy, a tamto to są fla flagowce, a no mówili, że POKO budżetowy flagowiec, POKO to był zawsze takie fla flagowe podzespoły za budżetową cenę, no 3,5 tysiąca to nie jest budżetowo, Nawet no te 3 tysiące, no to jest, to jest duża kwota. Ja pamiętam, że kiedyś te POKO to były tańsze, one były po 1500, nie? A nie po 3. Jak to jest? Aż taka inflacja? Matko, matko. Pozdrawiam i polecam 12 minut. Dużo reklam.